trzeci w tej chwili. Jeżeli nie widzieliście poprzednich, zachęcamy do odwiedzenia YouTube Mentor System Audiowizualny. Tam są playlisty, są nagrania wszystkiego, co robimy jako fundacja i mentor razem. Tak więc ja nie przedłużam. Dariusz Nowak, profesjonalny fotograf, a przy okazji słuchajcie, nauczyciel, bo z czegoś trzeba żyć i jakąś pasję i hobby trzeba mieć. Połączcie te dwie rzeczy, co z czym, tak, z czym nauczyciel, a z czym fotograf i ruszamy z tematem, żeby nie tracić waszego czasu. Certyfikat będzie na końcu, zamieszczony link, tak więc. Witam Darek. Wszystkich serdecznie na tym webinarze 19 grudnia, taki webinar świąteczny. Przyniosłem taki eksponacik fotograficzny, który wykorzystuję w sesji świątecznych. Jak Sylwester zauważył, jest to dziadek do orzechów, on się bardzo fajnie sprawdza. Słuchajcie, dzisiaj na dzisiejszym webinarze mam nadzieję, że czasu nam starczy, bo będzie trochę praktyki, trochę zdjęć, teorii, obróbki, postprodukcji, jak to wszystko wygląda i jak pewne elementy, które mamy dostępne od ręki w szkole czy w domu wykorzystać, jeśli chodzi o zdjęcia. Zanim przejdziemy do praktyki, to ja bym chciał Państwu pokazać dzisiejszy tak zwany setup, jeśli chodzi o to, nad czym będziemy pracowali. Już udostępnię Państwu ekran. Udostępnianie ekranu. Cały ekran. O, już. No, nie wiem, czemu tutaj nie mogę udostępnić. O, jest. Drodzy Państwo, dzisiaj przygotowałem parę zdjęć, jeśli chodzi o taki setup, który wykorzystam do zdjęć i Państwu pokażę, jak te zdjęcia wyglądają. Zacznijmy od tego ujęcia. Tutaj mamy ring. Ja wiem, że on nie wygląda bardzo profesjonalnie, bo on nie musi, nawet nie powinien, ze względu na to, że ring jest moją konstrukcją. Jest to stelaż po żyrandolu. I tu mamy światła LED-owe o jednej zimnej barwie. Natomiast tutaj mamy obiekt, który dzisiaj chciałbym Państwu pokazać przy wykonywaniu zdjęć, a tutaj mamy drugą lampę. I tak, sprzęt, którym będę wykonywał zdjęcia, to jest Nikon Z6 2 z obiektywem tutaj 24-70 Art. Jak widać, on jest podłączony pod HDMI, także ja będę się przełączał, żebyście Państwo widzieli ustawienia i jak to wszystko wygląda. Natomiast będzie tak, że niestety próbowałem podłączyć mikrofon z złośliwej rzeczy martwych i ten mikrofon bezprzewodowy coś nie chciał zadziałać z tutaj konsolą. Aparat, który mnie nagrywa, to jest tutaj Sony Alpha, ustawiony na wprost mnie, jak wygląda setup, czyli to, jak do Państwa dzisiaj mówię, mamy tutaj ten ring, mamy drugie światło, tu jest okta, która mnie oświetla. No i tutaj jesteśmy z tyłu. Dzisiejszy obiekt, bądź obiekty, które będę chciał Państwu pokazać, jak się fotografuje, to jest taki krasnal, chyba krasnal albo jakiś taki skrzat. Dodałem do niego światełka, takie znane chińskie światełka z różnym kolorami barw i ciepłości. I tu jest takie światło Quadra Light z możliwością wyboru ciepła światła. Od zimnego do ciepła, nie jest to RGB, czyli nie jest to światło kolorowe. Tak wygląda setup na dzisiejszym webinar. Mam nadzieję, że będzie to przykład pewnych inspiracji, I druga rzecz, którą chciałbym Państwu pokazać, którą wykorzystamy do tych zdjęć, jest tak zwany bokeh. Bokeh, czyli
takie ładne, rozmazane, piękne tło, które często widzimy na zdjęciach, a które jest już gotowe, które znajdziemy sobie w internecie i które możemy wykorzystać do zdjęć, żeby nam robiło właśnie za to ładne tło przy fotografowanym obiekcie. Ja przygotowałem tutaj znalezione w internecie tła, które już pokazuję Państwu, jak one będą wyglądały. To są przykłady tła, które postaramy się, może nie wszystkie, ale większość postaramy się wykorzystać w dzisiejszych zajęciach, na dzisiejszym webinarium, a potem po wykonaniu zdjęć zrobimy sobie taką szybką, prostą postprodukcję, abyście zobaczyli różnicę w wykonaniu zdjęć przy różnych ustawieniach aparatu, jak to wszystko wygląda i co na co ma wpływ, czyli oświetlenie z góry, ciepłe, zimne, czy tutaj przy tym ringu. Ja w tym momencie przełączę się na drugi aparat. Powinien być ten drugi. Teraz to, co Państwo widzicie, to jest tło, które jest wyświetlane na laptopie. Postawiłem zwykły laptop, 15 cali, pełny ekran. W tej chwili jest to nieoświetlony obiekt. Oprócz wyświetlanego tła nic tam nie mam. Za chwilę Państwo zobaczycie, jaka będzie różnica, jak podejdę i włączę jedną lampę, która będzie oświetlała nasz fotografowany obiekt z góry. Mamy naszego świątecznego skrzata, który już jest na tle, ale jak zobaczycie Państwo, w tej chwili aparat nie złapał ostrości na naszym obiekcie. Obok mamy światełka tutaj takie te chińskie, o których wspomniałem. Spójrzmy na ustawienia. Przesłona f2.8, ISO 800, czas 1/320 sekunda, ekspozycja troszeczkę zmniejszona. Za chwilę, no i na dole wyświetla się jeszcze ileś baterii, ale to jest akurat najmniej ważne. Za chwilę złapię ostrość na naszym obiekcie i zobaczycie Państwo różnicę w kadrze. W tej chwili, jak już Państwo zauważyliście, obiekt jest wyostrzony. Ostrość jest łapana tutaj centralnie na naszym skrzacie, bałwanie skrzacie. I teoretycznie możemy wykonać już pierwsze zdjęcie tego kadru. Ja na chwilę jeszcze zdejmę, może nie, zanim zdejmę, to zapalę te światełka, które są za nim. I zobaczycie Państwo, jak wygląda z zapalonymi tutaj światłami. W tym momencie można powiedzieć, że mamy kompletny, gotowy kadr do wykonania zdjęcia. Ja wykonam 2-3 fotografie w tym ustawieniu. Jeszcze troszeczkę sobie go przybliżę, żeby skoncentrować się bardziej tutaj na jego twarzy, górze i żeby tej przestrzeni między głową a końcem kadru było jak najmniej.
Nie ma tak się poplątać w kablach i już sprawdzam, bo widzę, że przerwało. Przepraszam. Tak, to jest złośliwość rzeczy martwych. Drodzy Państwo, już postaram się przełączyć kamerę. Ojejku. Czy mnie widać? Nie, Darek, nie widać cię, słychać cię. Tak, a spokojnie, tak, przyjmuję się. Tak to bywa z technologią, że nie zawsze chce współpracować. To na spokojnie. To ja może tak, proszę Państwa, chwilka przerwy, herbatka, kawka. Jeżeli ktoś potrzebuje, można teraz pójść. Wiecie, trochę jak na Polsacie, przerwa na reklamy, a Darek tutaj spróbuje opanować, okiełznać swój sprzęt. Już powinno działać. Jestem. Drodzy Państwo, no niestety tak się złożyło, że no uszkodził się kabel w tamtym aparacie HDMI. Dlatego za chwilę przekieruję obraz na tamten aparat, żebyście Państwo widzieli, jak wykonuję ujęcia. No nie będzie tego głównego bezpośrednio z aparatu, ale myślę, że na spokojnie sobie tutaj damy radę. I na szybko ja już sobie tutaj przełączam. Dobrze. No będzie niestety taki troszeczkę kadr. Postaram się go tutaj, żeby Państwa lepiej uchwycić. O. Chciałem, lepiej wyszło, jeszcze lepiej. Drodzy Państwo, zrobiliśmy zdjęcie przy jednym takim kolorowym, ciepłym tle. Za chwilę wykonam parę ujęć z innym rodzaju tła, tak żebyście Państwo później zobaczyli w postprodukcji na zdjęciach, jak dany obiekt
prezentuje się w innym ujęciu, w innym kolorze tła. Kolejną rzeczą, którą wykonamy dla zmiany, jest jeszcze ustawienie światła. W tej chwili, jak Państwo widzą, mamy światło ustawione bezpośrednio nad obiektem. Za chwilę to światło zmieni swój kierunek oświetlania obiektu, tak żebyście Państwo zobaczyli, jak wpływa, tutaj akurat mamy jedno światło, jak ono może modelować oświetlenie naszego obiektu. Oraz postaram się zmienić barwę światła. Dodamy troszeczkę zimniejszego koloru, żebyście też Państwo zobaczyli, jak wygląda inaczej zdjęcie. W tym momencie ustawiłem bardzo zimną barwę światła oraz przesunąłem oświetlenie tak, żeby on był oświetlany obiekt z jednej strony. Nie zmieniałem tutaj tła, żebyście też Państwo zobaczyli, jak wygląda ten sam obiekt z innym oświetleniem na tym tle. Za chwilę zapalę ring, czyli to wielkie koło, które tutaj mamy, abyście Państwo zobaczyli, jak wygląda oświetlenie obiektu, jak można zastosować ten ring i jaki daje tutaj efekt świetlny. Kamera może tak dokładnie tego nie oddaje, ale to jest dość mocne światło, które w sposób, te żarówki są w tych samych odległościach ustawione. Jednostajnie ciągłym światłem zostaje oświetlony obiekt. Co jeszcze? Ten ring często wykorzystuje na przykład w fotografii portretowej, bo bardzo fajnie te kółka zostają wyświetlone na oczach danego modela. Wykonam parę zdjęć, abyście Państwo zobaczyli, jak przy tym oświetleniu prezentuje się nasz obiekt.
Wracamy już do tego okna. Mam nadzieję, że już teraz wszystko będzie dobrze. Drodzy Państwo, przy okazji, po wykonaniu zdjęć wyjąłem kartę. Karta to jest karta SD. O, łapię ostrość. No nie chcę złapać ostrości. Zwykła karta SD 30, 128 giga. Do tego przyda się, jeżeli nie macie wbudowanego w komputerze czytnika kart SD. Taki czytnik bardzo fajny firmy Urgen. On ma tutaj wejścia zarówno na większe karty SD, jak i micro SD, jak i tutaj te grubsze, jeśli chodzi o także, które troszkę są w Canonach. Ja za chwilę tutaj nasze zdjęcia. O. Przełączę się na udostępnianie ekranu. Okej. I już otwieramy komputer. Webinarium. Jak widzimy, mamy dysk. Akurat tu jest DCM i webinarium. To są pliki, które zostały wykonane przez ten aparat i od razu chciałbym Państwu powiedzieć, jak wyglądają, dlaczego są dwa rodzaje plików. Jeden to jest RAW, czyli taki nieskompresowany, surowy plik roboczy, jeśli chodzi o fotografię. A drugi to jest JPEG. I zarówno na JPEG-u, jak i na RAW-ie możemy pracować w postprodukcji, możemy wyciągać szczegóły, obrabiać, modyfikować. Natomiast jak najbardziej, jeżeli mamy Lightrooma bądź inny profesjonalny program do obróbki, warto korzystać tutaj z nieskompresowanych NEV, RAW plików. I włączmy sobie podgląd. Zobaczmy, jak wygląda nasz obrazek. Zobaczcie. To jest pierwsze zdjęcie, które wykonaliśmy. Ja pozwolę sobie powiększyć. I tutaj widać, gdzie została ostrość złapana. W sumie bardziej powinien złapać tutaj na naszym nosie, ale to jest w bardzo dużym powiększeniu. Natomiast ogólnie wygląda to w ten sposób. O, tu już mamy ostrość, zobaczcie Państwo, na nosie. Wraz ze szczegółami obiektu. Tutaj mamy z tymi zapalonymi światełkami. Tu jest czysty, bez tych światełek. Możemy sobie zobaczyć szczegóły naszego obiektu. O, i tutaj już jest z innym oświetleniem. Widać od razu barwę, taką żółtą, ciepłą barwę zdjęcia. Zobaczcie, jak się zmienia, może lepiej, o, w takim kadrze. Zobaczcie, jak się zmienia prezentacja obiektu w zależności od tła. Tu jest akurat cieplejsze tło, o. Tu mamy tło zimniejsze. I tutaj mamy to ujęcie, które zrobiliśmy, gdzie lampę przestawiliśmy na lewą stronę obiektu. Zobaczcie Państwo, że tutaj ta część jest oświetlona i widać, jak światło nam pracuje. Natomiast ta część jest już częścią ciemniejszą. I tutaj mamy zdjęcie z ringiem. Czyli mamy światło bezpośrednio na obiekt, ale zobaczcie od razu, drodzy Państwo, co się dzieje. Tracimy tył, czyli tracimy to tło. No coś za coś. Oczywiście moglibyśmy tutaj ustawić, zrobić zdjęcie najpierw samego tła, potem same tutaj drugie, tak jak jest, i połączyć je razem i wtedy byśmy mieli i tło, i ring. Natomiast tutaj przy ringu zobaczcie, jak dobrze i dokładnie
oświetlone są szczegóły fotografowanego elementu. Dobrze, i teraz w troszeczkę postprodukcji, czyli co można z tymi zdjęciami zrobić, jak je szybko skadrować, wyciągnąć jakieś kolory, poziomy, barwy, nasycenie. Nie każdy z Państwa musi mieć Photoshopa. Nie każdego na to stać, nie każdą szkołę na to stać. Ja polecam taki plan, to się nazywa plan fotograficzny, jeśli chodzi o Adobe Creative. Miesięcznie to jest chyba 70 czy 80 zł. Oni pobierają to w euro z naszego konta, jest umowa roczna, ale mamy Lightrooma i Photoshopa. Nie darmo, wszelkie aktualizacje, które wychodzą, są automatycznie wgrywane. Nasze dane, które zapisujemy zdjęcia, nie musimy się martwić, że to jest jakaś wersja nielegalna, ściągnięta, nie wiadomo, z jakiegoś dziwnego źródła. Wszystko jest w wersji językowej polskiej, angielskiej, w zależności jak chcemy korzystać. Sporo tutoriali w tym pakiecie fotograficznym jeszcze Adobe oferuje nam przestrzeń dyskową plus taką stronę internetową na portfolio. Warto skorzystać, abyście Państwo poznali, jak pracować na takim programie jak Photoshop. Natomiast drugim programem, który w pewien sposób zastępczy, jeśli chodzi o Photoshopa i służący do obróbki, jest Photopea i już udostępniam tutaj ekran. Photopea.com jest to program darmowy. Można wykupić, założyć konto, wtedy tych reklam tutaj po tej prawej stronie ekranu nie będziemy mieli. Pliki, które są importowane i obsługiwane, to jest PSD, Illustrator, SketchUp, PDF, tutaj mamy RAWy jeszcze, no i dodatkowe, ale oczywiście też GIMPa. Językowo, tutaj język polski, można sobie ustawić też na język angielski, mamy szablony, ale to na inny webinar, jeśli chodzi o to, jak działa Photopea, co możemy tutaj zrobić. Natomiast dzisiaj skoncentrujemy się na obróbce z naszych zdjęć, które wykonywaliśmy. Możemy zacząć nowy projekt. Z szablonów my otworzymy z komputera. Otworzymy sobie z naszego dysku wymiennego. I otwórzmy sobie pierwsze. Zmniejszę sobie. Drugie zdjęcie. Jak Państwo widzą, mamy tutaj już nasze zdjęcie, które tutaj też można sobie spokojnie powiększać, zmniejszać. I jeżeli ktoś pracował w Photoshopie, to na pewno te ikony i te elementy dookoła tutaj będą mu charakterystyczne i będzie na pewno szybciej się poruszał w tym programie. A jeśli ktoś się nauczy tutaj w Photopea, to potem jeżeli przejdzie do Photoshopa, to też będzie mu łatwiej. Tutaj mamy warstwę, na naszej warstwie to jest warstwa główna, czyli nasze zdjęcie. No i pierwszą rzeczą, którą ja bym zrobił przy tym zdjęciu, to bym wykadrował. Możemy nacisnąć przycisk C, bądź tutaj kadr i pojawiają nam się taka ramka z elementami kadru. I co jest ważne, drodzy Państwo, żeby zawsze kadrować proporcjonalnie, czyli zachowywać proporcje. Ja w tej chwili specjalnie ruszam myszką, żebyście zobaczyli, że oczywiście możemy nie kadrować według proporcji, ale to nie zawsze potem dobrze wychodzi, jeśli chodzi, dajemy zdjęcia do druku, bo potem wychodzą rozciągnięte, zwężone, a jeżeli kadrujemy zawsze w proporcjach, będzie bardzo dobrze. Trzymając przycisk Shift, mamy tutaj automatycznie już zablokowane trzymanie proporcji i
Strefa ciemna to jest ta strefa, która będzie ucięta, czyli która nie będzie kadrowana. A tutaj ta strefa podświetlona to jest ten element, który będzie zachowany. I ja bym chciał, aby tutaj nasz element był w ten sposób skadrowany. No i naciskam Enter. Jak zobaczyliście Państwo, mamy tutaj już skadrowane nasze zdjęcie. To jest pierwszy element, który ja wykonuję. Jeszcze tutaj mógłbym sobie skadrować troszeczkę. O, może w ten sposób. OK. Kolejną rzeczą, którą możemy zastosować, jest tak zwane dostosowania, czyli jasność, kontrast danego zdjęcia, poziomy, czyli levele, krzywe, ekspozycja, jaskrawość danego zdjęcia, barwa oraz nasycenie, balans kolorów, filtr czarno-biały oraz tutaj filtry fotograficzne. Mamy jeszcze tutaj kanały, mikser kanałów oraz wyszukiwanie kolorów. Ja dla przykładu Państwu pokażę po kolei elementy, które możemy zastosować i jak one zmieniają nasze zdjęcie i jak one wpływają tutaj na nasz sfotografowany obiekt. Zacznijmy sobie od tutaj jasności i kontrastu. Klikając na tą ikonkę, otwiera nam się menu, w której mamy dwa suwaki. Oczywiście możemy w sposób poruszać się suwakami i sprawdzać, która opcja najbardziej nam pasuje, albo też możemy wpisać, jeżeli wiemy już, jeżeli stosujemy te same ustawienia do serii wykonanych zdjęć, które były wykonane z tym samym oświetleniem w tych samych warunkach i chcemy, żeby nadać w sposób szybszy, to możemy od razu wpisywać. Zobaczmy Państwo, jeżeli zmniejszę jasność, co się dzieje tutaj z naszym obiektem. Od razu widać, że elementy, które najbardziej były oświetlone, to jest tutaj. No oczywiście to nie jest poprawne, bo możemy też prześwietlić. I zobaczcie Państwo, co się dzieje ze zdjęciem. I teraz taka zasada. Lepiej mieć niedoświetlone zdjęcie, czyli jak robimy zdjęcie, lepiej jest niedoświetlone, bo je możemy rozjaśnić, lekko zmieniając tutaj kontrast, niż jeżeli mamy prześwietlone, bo to będą puste piksele. To będą piksele, których nic się nie wyciągnie, bo to będzie biały piksel, prześwietlony element, no i nic tutaj nie zrobimy. Kolejną rzeczą, którą chciałbym tutaj zastosować, jest na przykład poziomy. Tutaj mamy histogram, który pokazuje nam elementy, w których są czarne piksele, takie szare, czy takie pośrodku oraz białe. Jeżeli przesunę sobie ten czarny element, to zobaczcie Państwo, czarne piksele, czyli te elementy, które są czarne, jeszcze bardziej tutaj je ściemniamy. Jeżeli chciałbym tutaj białe piksele rozjaśnić, to oczywiście też możemy w ten sposób tutaj popracować. Możemy oczywiście zastosować auto, czyli sztuczną inteligencję i algorytm, który za nas wykona, ale to nie jest dobry pomysł ze względu na to, że efekt nie zawsze jest taki, jaki byśmy chcieli. Możemy pracować na kanałach. Tutaj te poziomy robimy w kanałach RGB, czyli Red, Green, Blue, czyli wszystkie kolory, ale możemy tutaj też zmieniać poziomy na pojedynczych wybranych kanałach. Zobaczcie Państwo, co się będzie działo, jak zmieniam na kanale czerwonym, czyli te czerwienie. Te czerwienie stają się tutaj takie zielone, takie jaśniejsze. Jeżeli wezmę tutaj na kanał niebieski, zobaczcie, stają się bardziej żółte. No, zostawimy sobie tutaj na RGB. Oczywiście każdą warstwę, każdy efekt, który zastosowaliśmy do naszego zdjęcia, możemy spokojnie sprawdzać, włączać i wyłączać. Tutaj takim oknem
z oczkiem, ikonka z oczkiem pokazuje nam, co wykonywaliśmy. Mamy też historię. Kolejny element, który chciałbym Państwu pokazać na tym zdjęciu, to nie jest, też chciałbym Państwu powiedzieć, że to nie jest tak, że otwieramy zdjęcie i do każdego zdjęcia używamy krzywych, poziomów, jasności, kontrastu. Nie. Wszystko zależy od zdjęcia. Ja w tej chwili pokazuję Państwu dostępne opcje, które możemy zastosować przy zdjęciu, ale to nie jest tak, że zawsze wszystkie opcje działają tak samo. I tutaj też mamy krzywe i też mamy, znaczy tutaj mamy histogram, jak widzimy, ale tutaj już na krzywych mamy taką linię, którą możemy dawać punkty w zależności od wybranego miejsca i edytować. I sprawdzamy tutaj, który według nas jest tutaj najbardziej takim elementem, który by nam pasował. Mamy tutaj taki cień pod nosem, ale tutaj warto też pobawić się, jeśli chodzi o krzywe kanałami. Możemy trochę tego czerwonego tutaj zdjąć. Możemy też podnieść, podbić. O, i niebieski. Możemy włączyć przed i po. I zobaczcie Państwo, przed zastosowaniem krzywych i po zastosowaniu krzywych. Możemy wyłączyć tutaj wszystkie inne elementy. Czyli zobaczcie Państwo, kontrast. Tutaj mamy nadany kontrast. W tej chwili tutaj go nie widać. Mamy same krzywe. Kolejną rzeczą jest ekspozycja. Ekspozycja jest bardzo delikatnym narzędziem, bo głównie ekspozycję ustawiamy w aparacie. Natomiast czasem jest tak, że tą ekspozycję możemy i stosujemy, zwiększając tutaj w postprodukcji, ale zobaczcie, tutaj jest w setnych, delikatnie rozjaśniamy cały obszar. Jeżeli pojedziemy za bardzo, zobaczcie, mamy prześwietlenie. Tutaj jest troszeczkę za ciemno. Ja bym to zostawił tutaj na 0. O. Jaskrawość. Zobaczcie Państwo, jak działa przy tym zdjęciu jaskrawość. Kiedy zmniejszymy jaskrawość na minus 100, zdjęcie takie jest nienasycone i poziom tego nasycenia także możemy w tej jaskrawości modyfikować. Zobaczcie Państwo, jeżeli przesunę, to jest zbyt nasycone. A jeżeli przesunę obydwa, nasycenie i jaskrawość, zobaczcie, co się dzieje. Zdjęcie jest mocno, mocno nasycone, miejscami prześwietlone, aż ciężko się na nie patrzy. Zmniejszę, zobaczcie Państwo, zmniejszę jaskrawość. Zostawimy tutaj nasycenie. W tej chwili uzyskaliśmy efekt czarno-białego zdjęcia. Powróćmy tutaj do takich ustawień. O, w ten sposób. Barwa, nasycenie. Często, bardzo często używamy tej zakładki, tego menu, jeśli chodzi o barwa, nasycenie, bo tutaj możemy zmieniać kolor, jak i nasycenie poszczególnych wybranych kolorów, które występują w fotografii na zdjęciu. Mamy tutaj czerwony, żółty, zielony, niebiesko, zielony, niebieski, karmazynowy. I mamy też taką ikonkę tutaj, która pozwala nam, naciskając na dany element, zmieniać jego ustawienia. Zobaczcie, algorytm tutaj wyczaił, że to jest czerwony. Automatycznie zmienił i zobaczcie, zmieniłem sobie nasycenie tej czerwieni i tylko czerwieni. Natomiast zobaczcie, co się dzieje przy szaliku.
Powinien być teraz, o, weźmiemy sobie, szalik jest niebieski. Jest jego nasycenie. I zmieńmy barwę tego szalika na taki, o, jaśniejszy. Zmniejszmy troszeczkę nasycenie. I powróćmy do tego czerwonego, który tutaj nam całkowicie zniknął. Ale zobaczcie, co się stało. Ja włączę i wyłączę. Mamy zmianę koloru szalika. To samo możemy wykonać przy czerwieni, to samo możemy wykonać przy tle. Tutaj jeszcze mamy możliwość zakresu koloru tej czerwieni, którą dany element by nam pobierał. Barwa nasycenie, bardzo potężne narzędzie, które niejednokrotnie zmienia całe zdjęcie, całą fotografię, ale też często jest używane w postprodukcji, kiedy robione jest zdjęcie na przykład sukienki niebieskiej, ale mamy ten sam model i chcemy, żeby był też dostępny na przykład w sklepie w kolorze czerwonym, żółtym, to między innymi właśnie barwą i nasyceniem zmieniamy kolorę, zostawiając cienie i nie zmieniając oświetlenia tutaj obiektu. Balans kolorów operuje na cieniach, półcieniach i podświetleniach danego zdjęcia. I zobaczcie Państwo, jak będą się zmieniały nasze zdjęcie, jeżeli będziemy operować w cieniach. Niebiesko-zielony i czerwony. Mówimy tutaj o cieniach. Karmazynowy i zielony. I na przykład żółty i... Przejdźmy teraz sobie do półcieni. Zobaczcie, jak ja tak bardzo jaskrawo tutaj biorę, żebyście zobaczyli efekt, bo to też zależy od monitora i internet też nie oddaje pełni tutaj modyfikacji naszych kolorów. I podświetlenia. Tutaj za bardzo czerwony. I możemy tutaj też utrzymać jasność całego obiektu. Zobaczcie, jak nasze zdjęcie się zmienia od początkowego stanu do tutaj efektu pod koniec. Balans kolorów. Oj, przepraszam, to już było. Czarno-biały. I teraz zobaczcie. Filtr czarno-biały, który tutaj stosujemy, działa na kolorach, które są wymienione. To jest czerwony, żółty, zielony, niebiesko-zielony, niebieski i karmazynowy. I w zależności na zdjęciu, jak występują te kolory i ten pasek, który będziemy tutaj zmieniać, będzie się zmieniało też nasycenie tej czerni bądź rozjaśnienie. Zobaczmy na czerwonym, bo tego czerwonego mamy dużo. Zobaczcie, co się dzieje tutaj z czerwonym. Mimo, że to jest filtr czarno-biały, możemy tutaj pewne elementy, wiemy, że tło było żółte, zielonego w tym zdjęciu tutaj niewiele jest. O, nasz szalik, czyli niebiesko-zielony, zobaczcie, możemy go wraz z rękawiczką troszeczkę tutaj wyciemnić. Niebieski i karmazynowy. Tak działa też właśnie filtr czarno-biały. Filtr fotograficzny. To są takie przykłady filtrów, kiedy na obiektyw byśmy nakładali specjalny taki filtr, który dawałby nam określony kolor już przy robieniu zdjęcia. Ten efekt możemy uzyskać używając filtru fotograficznego. I tutaj mamy gęstość, czyli tutaj moc tego filtru. Przy czarno-białym to inaczej wygląda i przy kolorach też. Kolor, który tutaj jest zastosowany, to jest taka sepia, pomarańcz, ale my możemy zmieniać ten kolor w zależności od
efektu, który byśmy chcieli uzyskać. O, weźmy sobie zielony, zobaczcie, widzicie? Zdjęcie jest tutaj zielone. Zobaczmy, jak będzie się prezentowało przy czerwieni. Jest przy czerwieni. Czyli jeżeli mamy zdjęcie czarno-białe, chcemy nadać troszeczkę koloru. Oczywiście pewien efekt możemy zastosować różnie, w zależności nie tylko jednym narzędziem, bo jedno narzędzie daje nam wiele efektów, ale wiele efektów możemy też uzyskać różnymi narzędziami. Jeżeli zobaczcie, wyłączę filtr fotograficzny czarno-biały, a zostawię filtr fotograficzny z tą czerwienią, zobaczcie, jak się zmienia zdjęcie. Ten tył jest taki sepiowaty, a jakbym chciał czarno-biały i mogę też zmienić krycie tego filtru, czyli żeby on nam troszeczkę tylko zmieniał nasze zdjęcie. O, w ten sposób i już inaczej to wygląda. Ze względu na to, że te filtry się przenikają. Jeden przenika przez drugi. Zobaczmy, jak wyglądało nasze zdjęcie na początku. Jak wygląda, powiedzmy, teraz. To są przykłady zastosowań, jeśli chodzi o tutaj efekty. Drodzy Państwo, te efekty, tak jak powiedziałem, znaczy może nie efekty, tylko te dostosowania, nie musicie stosować wszystkich. Nawet nie radziłbym stosować wszystkich. Kolejną szybką rzeczą, którą chciałbym pokazać, jest tutaj Healing Brush, czyli takie korekty, jeśli chodzi o nasz obiekt. Poprawianie bądź zmniejszanie, jeśli chodzi o skopiujemy sobie tutaj. Ja tylko wtrącę, że znowu straciliśmy obraz ciebie, tak więc. Ale czy nie widać ekranu, czy ekran widać? Ekran widać, tylko paski widać. Nie widzimy ciebie mówiącego. Nie, bo miał być tylko ekran. Aha, okej, okay. Dobra. Także jak jest ekran, to jest okej. Okay. Zobaczcie Państwo, mamy taki pędzel korygujący. Ja tutaj zmniejszyłem jego wielkość i powiedzmy, że mi się tutaj nie podobają te elementy tekstury naszego bałwanka. Mogę tutaj zmienić. To jest też narzędzie, które jest stosowane na przykład w modelingu, kiedy mamy postprodukcję, usuwamy skazy, jeśli chodzi o elementy twarzy, jakieś pryszcze, jakieś zmarszczki, linie, których nie chcemy. Jest to ogólnie praca w postprodukcji, a szczególnie retusz, jest czasochłonny. Naprawdę nie myślcie sobie Państwo, że retusz, który jest wykonywany w 2 minuty, 5 minut jest dobrym retuszem i że to tyle trwa. Nie, poważny i dokładny retusz niestety trwa bardzo długo, ale też, żeby efekt był zadowalający, no swoje trzeba poświęcić. Zobaczcie Państwo, włączę i wyłączę. Mamy ładnie wyczyszczony ten fragment. Tutaj też możemy w pewien sposób wyczyścić. Tak możemy dokonać też korekcji naszych zdjęć, kiedy mamy jakiś element, który sprawić, żeby na zdjęciu jak najlepiej wyglądał. Tutaj nad tymi kropkami można byłoby się jeszcze pobawić, ale zobaczcie Państwo, efekt już jest zacnie, już jest lepiej. Możemy też oczywiście zastosować łatkę. To jest taki szybszy sposób, jeśli chodzi o też retusz, czyli rysujemy dany fragment, który chcemy, żeby został poprawiony i przenosimy na element, który ma zostać zastąpiony. Zobaczcie Państwo, widzicie? I jeżeli tutaj bym chciał w
ten sposób, czyli odrysowuję kształt, który i przeciągam, zastępuję. W ten sposób potężne narzędzie, które macie Państwo za darmo, jest okres świąteczny i bardzo fajnie można tutaj poćwiczyć, pobawić się różnego rodzaju tutaj dostępnymi narzędziami. O. Ten sam efekt uzyskany drugim narzędziem. To nie jest tak, że zawsze jedno narzędzie będzie do jednego efektu, do jednego elementu. Jeszcze spróbujmy sobie, chciałbym Państwu pokazać tutaj stempel, czyli pędzel. Powiększmy sobie. Wybieramy źródło, czyli z altem, stąd będzie pobierał i zobaczcie, stempluje. Najlepiej to zrobić na nowej warstwie. I mamy Mikołaja z trzema oczami. Albo, znaczy nie, to nie Mikołaj, tylko bałwan. Zrobiłem to na nowej warstwie ze względu na to, żeby taka zasada non-destructive, czyli żeby nie niszczyć sobie głównej warstwy, którą pracujemy. Dlatego jeżeli mi się to nie podoba, mogę wyłączyć, albo też zmienić krycie tego oka. To samo mogę zrobić naprawdę z każdym innym elementem. Zobaczcie Państwo, jak będzie tak na szybko wyglądało dorobienie tutaj tej bombki. O. W ten sposób. I teraz tak, o, jeszcze źle zrobiłem w tej warstwie. O. A najlepiej na nowej. Powinniśmy jeszcze tutaj wygumkować ten element, żeby był jak najbardziej widoczny. Zmniejszę twardość pędzla. Czyli żeby. O, no. Oczywiście polecam stosowanie przy wykonywaniu retuszu, wykonywaniu postprodukcji tabletu graficznego, bo jest to wygodniejsze. Możemy zrobić więcej szczegółów. O, no i mamy Mikołaja, znaczy oj, Mikołaja, co ja z tym Mikołajem? Bałwana z dwiema bombkami i trzema oczami. Program darmowy. Możemy tutaj dołączyć następne nasze fotografie i popracować na następnych zdjęciach. Czyli zobaczcie Państwo, szybko jeszcze otworzę o to zdjęcie. I zobaczcie, skadrujemy. Mamy klawisz Shift, żeby kadr był odpowiedni. O. I od razu tutaj już widać na tym zdjęciu, że na przykład mamy za dużo żółtego, tak? I ten żółty możemy zdjąć na wiele sposobów, stosując tutaj te dostosowania. I ja tutaj postaram się szybko zdjąć w ten sposób ten żółty. O. Powinno tutaj zadziałać. O. O. I od razu zobaczcie, widzicie, jest różnica, jeśli chodzi o kadr. Ja się przełączam już teraz na tutaj do Państwa, żebyście mnie zobaczyli. Mam nadzieję, że za chwilę to się stanie. Już przełączam kamerę. I już, drodzy Państwo, minutkę
Przepraszam, że to dzisiaj takie kłopoty techniczne wynikają. O. Jestem. Złośliwość rzeczy martwych. Sylwester już mnie widać. Mam nadzieję, że Państwo... Przepraszam, czy da się okno programu, które Pan wyświetla, powiększyć? No, przepraszam, teraz dopiero oglądałem tutaj ten czat. Miałem okno, nie widziałem. Program jest fantastyczny. Dziękuję. Do tej pory męczyłem się z GIMP-em. Drodzy Państwo, najczęstszy element, który będziecie wykorzystywać, na przykład ten Photopea, jeśli chodzi o zdjęcia w warunkach szkolnych, to jest na przykład kadrowanie. Bardzo szybko kadrujemy zdjęcia, tak jak widzieliście, zaznaczamy, jest plik eksportuj jako, czyli możemy zapisać darmowo, czyli nie trzeba pobierać dodatkowych aplikacji, dodatkowych wtyczek. Możemy zapisać jako JPEG, możemy zapisać jako PNG. Nie możemy przerzucić na cmyk, bo jest to już wersja płatna, ale spokojnie te narzędzia, które nam dostosowuje tutaj Photopea, i tak jak pokazałem Wam przykład ze zdjęciem, wystarczy postawić laptop, obiekt, który chcemy sfotografować, dobrać do niego tło i to będzie wspaniałe ćwiczenie na zajęcia z dziećmi. Czy macie Państwo jakieś pytania, jeśli chodzi o tą część webinarium i zastosowanie tutaj tych elementów? Jeszcze nawiązując tutaj. Tak, u mnie w informatyce robią kolaże ze zdjęć w GIMP-ie. Teraz pokażę im ten program. Słuchajcie, GIMP-a no, trzeba ściągnąć, zainstalować. Photopea, przeglądarkowa wersja. Też kolaże bardzo fajnie tutaj wychodzą. Nie trzeba się męczyć. GIMP też działa na zasadzie takich okien i tych zastosowań jak Photoshop. Tak naprawdę te wszystkie programy opierają się no, na tym ojcu, na tym masterze, jakim jest Photoshop. Ale polecam, jeżeli nauczycie się postaw na przykład Photopea, przerzućcie się na Photoshopa. Jest to mega świetny program, i który daje no, wiele możliwości, nie tylko obróbki postprodukcji, ale na przykład też rysowania i malowania tutaj w tak zwany digital painting. A propos jeszcze elementów, o których ostatnio Sylwester wspominał 2 tygodnie temu o wydrukach 3D. Ja bym chciał się pochwalić, że udało mi się za namową Sylwestra i jego inspiracją wydrukować na zajęcia historyczne, bo jak także jestem historykiem, legionistę, którego poszczególne części były drukowane i sklejane. Nie jest on jeszcze pomalowany. Może kiedyś będzie taki moment, że pomaluję. Jestem także w trakcie druku z uczniami następnych legionistów. O, tu jest jeden fragment taki jeszcze nie złożony. Oraz tutaj o na przykład drugi z elementem. I tych legionistów, oprócz tego, że będziemy wykorzystywać na lekcji jako taki fajny źródło, jeśli chodzi o pracę z Rzymem, to będziemy na nich też wykonywać zdjęcia. Będziemy się uczyć właśnie, jak oświetlać obiekt, jak sfotografować figurkę, jak sfotografować model, aby pokazać jego szczegóły, jak złapać odpowiedni kart, żeby oświetlić. Uczniowie będą wykorzystywali, tak jak tutaj Państwo widzieli, i ring, i tło, i światło z lewej, z prawej strony. Wszystko tak, aby pokazać ten obiekt z ciekawej strony. I nawet takie zadanie mieliśmy ostatnio, jeśli chodzi właśnie o laboratoria przyszłości. Jak pokazać dobrze obiekt, aby był klikany, czyli zrobić zdjęcie, aby można było klikać tutaj w obiekt. I pokażę Państwu zdjęcie, które uczniowie wykorzystali, zrobili.
I tutaj jeszcze na chwilę włączę Państwu udostępnienie ekranu. Laboratoria przyszłości. O, i to jest to zdjęcie, które uczniowie wykonali właśnie ringiem. Mamy uczeń, jeden uczeń trzymał ring, drugi wykonywał zdjęcie, tak żeby ring był po środku aparatu, natomiast on, trzeci, tutaj robił za modela i prezentował produkt. To jest zdjęcie zmniejszone, więc nie widać pewnych szczegółów, natomiast przy oryginalnym dużym zdjęciu bardzo fajnie się to prezentowało, świetne ujęcie, dobrze zrobiony kadr, tutaj oczy są na 3/4 kadru góry, nie ma za dużo, nie jest ucięte, no i oczywiście jest ten element, że prezentacji tego produktu, tak? Kliknij, wybierz Laboratoria Przyszłości. Panie Sylwestrze. Dobrze, ja już wracam, tak, więc bardzo dziękuję, Darku, za trzecią część naszych Laboratoriów Przyszłości audio-wideo. Ja tylko przypomnę i przekażę, że udostępniałem Wam link wcześniej, po pierwsze do certyfikatu i po drugie do tego, gdzie znaleźć dwie poprzednie części, jeżeli chcecie nadrobić, że tak powiem, zaległości, a Was wcześniej z nami nie było, tak więc można też wracać do tego. Tam też pojawi się oczywiście jutro nagranie z dzisiejszego webinaru. Jeżeli chodzi, słuchaj, Darek, o te Twoje wydroki, to pamiętaj, jeszcze trzeba pomalować i wtedy można... No tak, ja właśnie wspomniałem... Wtedy można robić zdjęcia, tak jak Ty robiłeś to moim wydrukom. Moje ja wspomniałem, Sylwek, o malowaniu i wiem chyba już, do kogo uczniowie wyślą gotowe wydruki. Raczej to chyba możesz zawsze wejść na Mentor Systemy Audiowizualne na YouTubie, pokazać uczniom, czy chociażby obejrzeć ten odcinek, w którym mówiłem o malowaniu i wspólnie z nimi pomalować. Natomiast słuchajcie, to ja też powiem, żeby nie było, że Darek mówił o malowaniu, pokazał swoje rzeczy. Ja wam nie pokażę, natomiast my w szkole jutro nagrywamy LipDub, więc ja będę latał z tym sprzętem z Laboratorium Przyszłości. Gimbal wyważony, aparat ustawiony i lecimy i nagrywamy wszystko. A tymczasem, słuchajcie, moi drodzy, tak jak mówiłem, jeżeli chcecie, możecie zawsze wracać do odcinków, możecie też oglądać wszystkie przyszłe serie, które się pojawią. My z Darkiem zobaczymy się na żywo w styczniu, a tymczasem, słuchajcie, już wyjątkowo nie zapraszam na nic w tym miesiącu, ponieważ to był ostatni odcinek w 2022 roku. Jeżeli się przejecie przez święta i będziecie mieli taki czas po świętach, że stwierdzicie, nie, za dużo ludzi chodzi po galeriach handlowych, ja potrzebuję czasu i spokoju, wysyłacie rodzinę na zakupy, a wy ciepła kawka lub tudzież herbatka, kocyczek, laptopik, czy chociażby telewizorek i odpalamy sobie YouTube'a. Na YouTubie znajdziecie wszystkie, to jest ponad 100 tak naprawdę nagrań, które realizowaliśmy jako fundacja, jako mentor. To jest dobry też czas, żeby się podszkolić, coś poduczyć, czy chociażby... Ale to tylko jak się będzie Wam się już naprawdę nudziło, czy chociażby, słuchajcie, odpalicie fotopę i spróbujecie na przykład zdjęcia takie świąteczne sobie obrobić. A Darek na kolejnym odcinku pokaże Wam, co dalej można robić z tym sprzętem. Ja naprawdę przepraszam za te problemy techniczne na początku. No. Ale Darek, to jest takie życiowe, bo nauczycielom to często problemy techniczne różne się zdarzają, szczególnie jak testujemy nowy sprzęt, prawda? Ja sam się boję, czy mi wszystko jutro zagra. Liczę na to, że tak, a jak nie zagra, to już powiedziałem, że zrobimy to dwa razy na dwa duble, żeby później było w razie czego, z czego składać. Zrobiliśmy właśnie z Sylwkiem, drodzy Państwo, wcześniej wszystko działało, sprawdzane przejścia między kamerami, ale to też, tak jak Sylwek powiedział, to jest taki element, kiedy warto znać sprzęt, przyciski, żeby szybko zadziałać, naprawić i wiedzieć ewentualnie, co się zepsuło. To jest to, o czym mówiliśmy tutaj z Sylwestrem na początku webinarów, jeśli chodzi o foto-wideo. Menu, ustawienia, bo jak mamy sytuację, tak jak Sylwester będzie jutro nagrywał jakiś reportaż w szkole,
To nie, jaki reportaż, panie fotografie, w ogóle, to jest lip tap, czyli dzieci będą śpiewać, udawać będą, że śpiewać, a później nałożymy na to piosenkę, tak więc no proszę się tutaj jeszcze na YouTubach poszperać, że te lip daby są dość popularne, czy może dość popularne, to nie wiem, bo ja się nie znam, ale tak, można znaleźć takie lip daby i jak najbardziej, słuchajcie, coś ciekawego, szkoła przystrojona, wszystko będzie fajnie grało. A tymczasem, moi drodzy, jeżeli chcielibyście, żeby Darek zadziałał u was w szkole, to można Darka sobie do siebie zaprosić, można, słuchajcie, takie szkolonko sobie z Darkiem chociażby zakupić, albo słuchajcie, z jego kolegą z Radomia, czyli Łukaszem Gierkiem, którego również pozdrawiamy, tudzież nawet ja potrafię się pojawić. Darek mówi, że wtedy zabierze dużo swojego sprzętu, a mówi, że ma tego trochę. I słuchajcie, takie szkolenia z Darkiem wyglądają tak, że on kontaktuje się zawsze z dyrektorem, z osobą odpowiedzialną w szkole, dostaje specyfikację, co macie, i przygotowuje szkolenie szyte na miarę dokładnie tak, pod wasz zdecydowanie sprzęt. Zdecydowanie. Słuchajcie, te szkolenia to jest dużo praktyki, bo nic tak nie utrwala wiadomości, szczególnie tutaj w sprzęcie audio, wideo, foto, wideo, jak praktyka, jak robienie zdjęć, ustawianie sprzętu, kadrowanie, wymyślanie sytuacji, którymi możecie się spotkać, żeby szybko ustawić. Niby praca ze statywem, ale uwierzcie mi, czasami kiedy dochodzi elementy stresowe, żeby szybko ustawić statyw, postawić aparat i być przygotowanym do pracy, to trzeba to przećwiczyć. Dokładnie. Tymczasem, moi drodzy, życzymy wam z Darkiem, on to nawet już taki podkolor jest, tak, zdrowy. Nie miałem zielonego mentorowego, żeby było, że skrzat, ale może za rok. Ale przynajmniej nie jest różowy. No nie. Tego czy tak, fuksjowy. Czy kolorów tam w szafie nie znajdziesz. No dobra, słuchajcie, moi drodzy, jeszcze raz. Zdrowych, wesołych świąt życzymy wam z Darkiem, nie tylko, z naszymi wszystkimi ekspertami. Odpocznijcie sobie przez te święta, bo odpoczynek jest równie ważną sprawą i pamiętajcie, jak już naprawdę nie będziecie mogli ruszyć się z łóżka, przejedzeni serniczkiem, sałatką warzywną, nie wiem, czy będzie karb, bo karp jest drogi w tym roku, to słuchajcie, YouTube, można odpalić Mentor System Audiowizualny i pooglądać chociażby zaległe webinary Darka, moje z druku 3D, obróbki 3D, Joli z Kodiroki, czy chociażby naszego kolegi Łukasza Gierka, bo sporo się tego działo. I dużo czytajcie, w tym roku. Dużo czytajcie. To też, jak najbardziej. Ja mam przygotowaną serię książek i mam nadzieję, że mi starczy świąt, żeby... A ja też. Ja, jako że lubię biografię, to właśnie rozpocząłem biografię tego takiego pana, co grał, takiego innego zabawnego pana, czyli Chandlera w Przyjaciołach, i okazuje się, że jego życie wcale zabawne nie było. I to jest bardzo ciekawe, bo to tak z tymi gwiazdami komedii jest, że niby są takie zabawne i tak dalej, a okazuje się, że w prawdziwym życiu to już tak kolorowo nie jest. Ale to nie jest temat na święta, tak więc jeszcze raz bardzo wam dziękujemy za to, że jesteście z nami, tym bardziej w tym czasie, gdzie to te pierogi się lepiej, pierniczki się piecze, moje właśnie się upiekły. A to jeszcze nie drukowałeś? Raz. Nie drukowałeś, tylko piekłeś? Nie, bo jutro dziecko będzie kolorowy, ten nakładę szlukier na pierniczki i tak dalej, do tego lipdaba, więc no co to, takie drukowane. Drukowane zaniosłem do przedszkola, pierniczki na kiermasz, tak więc jeszcze raz. Może, słuchajcie, może następne zdjęcia zrobimy fotografię kulinarną. Na przykład. To może dogadamy się z dyrektorami, którzy będą prowadzili webinar o robieniu potraw z jajek, bo taki ma być. Pozdrawiamy Adama z Gdańska. To byśmy musieli do Adama pojechać. Gdańsk, a czy nie wiem jak ty, ale ja jestem tam w lutym. O. Jeszcze raz, zdrowych, spokojnych, wesołych świąt. Bardzo dziękujemy za dzisiaj i mam nadzieję, do zobaczenia i usłyszenia w przyszłym roku. Dziękujemy.